Witam Państwa w Podróżach Sentymentalnych już po raz 50. i jak na jubileusz przystało, spotkanie dotyczyć będzie spraw niezwykle ważnych dla polskiej historii współczesnej. Dziś druga część zapisu dokumentalnego Andrzeja Andruchowicza Strajk 80. Szczecin, stocznia imienia Adolfa Warskiego, 31 sierpnia 1980 roku. Wszystkim przyjemnie, gdyby tak było. Jeśli o tym mówię, to dlatego, że chcę wam wszystkim powiedzieć, że chyba wykonaliśmy... W mieście już normalnie działa miejska komunikacja. Jak w każdą niedzielę czynne są dyżurne delikatesy, kina, teatry i kawiarnie. Wielu Szczecinian, korzystając z bezdeszczowej pogody, udało się na wypoczynek za miasto. Jutro normalny dzień pracy. To jeszcze żywotność. Będą wymiany silniki na inne. Będą to, no i to chyba tak na razie nie skończone. Czy pan ma w ogóle jakiś urlop? Proszę? W ogóle jakiś urlop? No urlop to ja choruję, ale nakręguję na kręgosłup i co roku chodzę, jeżdżę do sanatorium. No i wie pan, urlop w lato, no z urlopem w lato to jest ciężko. W sezonie na plażę w Świnoujściu pan nie chodzi? Nie mam kiedy.